Premiera gry WW3, najbardziej zaawansowana personalizacja oraz świetnie odwzorowana Warszawa. Tak powstał dźwięk rakiety V1 dla Battlefield 5. Kolejna retrokonsola na rynku, tym razem na sentymencie do starego sprzętu i gier bazuje firma Atari. A także, czy pecetowa wersja gry Red Dead Redemption 2 pojawi się w przyszłym roku? Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mester, a przed Wami drugi odcinek nowej serii Game Streak. Zapraszam. To, co właśnie widzicie, to jedyny na świecie skuter śnieżny napędzany silnikiem pulsacyjnym, dzięki któremu pojazd ten może rozwinąć prędkość sporo ponad 200 km na godzinę. Co jednak ma on wspólnego z grą Battlefield 5? Otóż wyposażony jest on w tak zwany silnik pulsacyjny, a więc działający dokładnie na tej samej zasadzie, co ten wykorzystywany podczas II wojny światowej w niemieckich pociskach V1. To właśnie dlatego dźwiękowcy ze studia DICE postanowili go zarejestrować, a następnie zaimplementować do gry. Zobaczcie, jak wyglądała sama sesja nagraniowa. Pojazd wyposażony został w dwa mikrofony zamontowane w różnych miejscach. Oprócz tego, osobno rejestrowany był dźwięk z mikrofonu z oddali, a także umieszczonego w miejscu, gdzie pojazd rozwijał największą prędkość. Posłuchajcie tylko tego. Informacją na temat tworzenia dźwięków do gry podzielili się twórcy w swoim najnowszym materiale w serwisie YouTube, gdzie przy okazji zaprezentowali nam małe porównanie prawdziwych broni z tymi, jakie znajdą się w grze finalnie. Kolejna wiadomość dotyczy już hełmu, jaki otrzymają wszyscy gracze po zalogowaniu się do gry po premierze. Informacją tą podzielił się z graczami przedstawiciel studia Oscar Gabrielson z okazji przejścia gry w fazę Gold, co oznacza, iż prace nad grą zostały już finalnie zakończone, a przynajmniej do premiery. Na hełm ten będziemy mogli nałożyć emblemat z tajemniczym skrótem SNAFU. Co dokładnie on jednak oznacza? Skrót ten pierwszy raz w historii oficjalnie został użyty w 1941 roku i w potocznym języku żołnierzy wyrażał sarkastyczne podsumowanie sytuacji, z której nie ma wyjścia, bałagan, beznadziejne położenie bądź poważne problemy. Tłumacząc wprost z języka angielskiego, skrót SNAFU to nic innego jak Situation Normal All Fucked Up. Biorąc pod uwagę ostatnie problemy związane z grą, emblemat ten wydaje się niezwykle trafnie wpisywać w realia. We must fight for it. Kolejna wiadomość dotyczy już polskiej gry WW3 gliwickiego studia The Farm 51, które swoją drogą miałem okazję jakiś czas temu odwiedzić i porozmawiać z twórcami osobiście. Coś, co warto podkreślić, to fakt, że wczesna wersja tej gry swoją premierę miała wczoraj, a to jak prezentuje się mapa Warszawa zasługuje na szczególną uwagę. Spójrzcie tylko na to. Okej, ale jak prezentuje się ona ogólnie i czy faktycznie może konkurować z serią Battlefield, do której często się ją porównuje? Coś, co bez wątpienia robi największe wrażenie po odpaleniu tego tytułu, to zakładka, dzięki której możemy spersonalizować niemal wszystko,
Począwszy od naszego żołnierza poprzez broń i pojazdy, a na wsparciu wzywanym za punkty bitewne skończywszy. Jest to coś, czego nie widziałem jeszcze w żadnym innym tytule i pod tym względem bije na głowę nawet serię Battlefield. Mało tego, Battlefield 4, a więc części, do której najczęściej się ją porównuje, wypada na tle WW3 niezwykle blado i prymitywnie, jeśli wziąć pod uwagę możliwości dostosowania pojazdów, broni i ogólnie całego sprzętu. Zobaczcie choćby ten pojazd. Nazywa się on Wolverine. Możemy dowolnie skonfigurować go, począwszy od wieży poprzez dodatkowy sprzęt, w jaki możemy go zaopatrzyć, a na różnych, fajnie wyglądających kamuflażach skończywszy. Tego typu sprzętu w grze jest naprawdę bardzo dużo i opowiem wam o tym w osobnych odcinkach, ponieważ omówienie wszystkiego zajęłoby prawdopodobnie kilka godzin. Dodam tylko, że jeśli dostosujemy sobie dla przykładu pojazd, możemy włączyć efektowną opcję prezentacji, podobną do tej, jaką mogliśmy oglądać na pokazach bądź materiałach promocyjnych. Rzućcie tylko okiem na to. Jeśli chodzi o personalizację postaci, wspomnę tylko, iż naszego żołnierza również możemy dostosować pod siebie. Ilość mundurów, kamuflaży, kamizelek taktycznych i emblematów, które możemy nałożyć, jest tu po prostu ogrom. Jednak, żeby nie było tak słodko, muszę wspomnieć o kilku bardzo irytujących błędach, które dosyć mocno zniechęcają do rozgrywki. Po pierwsze, uciążliwe desynki, które powodują spory dyskomfort podczas obserwowania tego, co dzieje się na mapie. I chodzi tu oczywiście o skokowe poruszanie się pojazdów. Druga sprawa to animacje i sterowanie. Najbardziej dla mnie uciążliwe były momenty, kiedy musiałem przeskoczyć przez jakąś niewielką przeszkodę. Na tę chwilę brakuje mi tu płynnego przejścia z biegu do animacji przeskoku, a następnie kontynuowania biegu. Oprócz tego, kiedy włącza się animacja, nie mamy zupełnie kontroli nad naszą postacią. Często więc wolałem obiec jakąś przeszkodę dookoła, wybierając właśnie możliwość szybkiej reakcji, kosztem nieco dłuższej drogi do pokonania. Surowość tego tytułu to nie tylko animacje i problemy techniczne, ale także dźwięki wystrzałów z broni. W przypadku WW3 podtrzymuję jednak moje zdanie, jakie wyrobiłem sobie po pierwszych testach w samym studiu. Mam naprawdę ogromną ochotę do niej wrócić i ponownie pobiegać po Warszawie dla przykładu. Same czucie broni jest przyjemne, wzywane wsparcie jest faktycznie przydatne, a używanie go satysfakcjonuje. Jednak przed twórcami jest jeszcze wciąż sporo pracy. Jeśli uda im się jednak wyeliminować najbardziej uciążliwe błędy, będzie to jedna z najlepszych gier tego typu na rynku. One more big score, we got enough money to leave. What do you think? Kolejna wiadomość dotyczy już gry Red Dead Redemption 2, której premiera konsolowej wersji zapowiedziana jest na ten miesiąc, a więc na 26 października. Z tej też okazji firma Rockstar opublikowała najnowszy zwiastun, który w pigułce pokazuje nam to, co czeka nas podczas zabawy. Przypomnę tylko, iż akcja gry osadzona będzie w okresie poprzedzającym wydarzenia z pierwszej części, a mówiąc dokładnie w roku 1899, gdzie nasz bohater Arthur Morgan jest członkiem gangu Dutcha van der Linde, a więc tego samego, do którego należał bohater pierwszej części. Co ciekawe, pojawi on się również i tym razem, lecz jako postać drugoplanowa, nieco młodszy i mniej doświadczony przez życie. Informuje studio Rockstar, świat w grze został bardzo rozbudowany. Lokacje, jakie przyjdzie nam zwiedzić, będą bardzo różne pod względem klimatu, a rozgrywka ma zapewniać około 60 godzin zabawy. Co ciekawe, w pracach nad grą wzięło udział około 1200 aktorów, natomiast nagranych zostało aż 500 tysięcy linii dialogowych. Listen to me, we don't want to kill any of you, but trust me, we will. Wake them up a little! Z informacji, jakie możemy odnaleźć w sieci, wynika, iż gra będzie zajmować ogromną ilość miejsca na dyskach. Przykładowo na PlayStation 4 zajmie około 99 GB, natomiast na Xbox One prawie 150.
co w przypadku pierwszych wersji konsoli PlayStation może być nieco problematyczne, jeśli już kilka tytułów macie na dysku. They will not crush us. Choć oficjalnie o wersji PC-towej nie wiemy nic, to nieoficjalnie mówi się, iż pojawi się ona w przyszłym roku. Otóż holenderski portal techtastic.nl zauważył ciekawą ofertę w jednym z internetowych sklepów. Przedpremierowa wersja tej gry widniała z datą wydania przypadającą na 31 grudnia 2019 roku. Czy gra faktycznie pojawi się na tej platformie w tym okresie? Choć jest to tylko plotka, firma oficjalnie nie potwierdza tych informacji. To biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie tym tytułem, wypuszczenie gry również na tę platformę wydaje się wysoce prawdopodobne. Ostatnia już wiadomość to pewnego rodzaju ciekawostka. W poprzednim odcinku opowiadałem wam o konsoli PlayStation Classic, która to będzie pomniejszoną wersją oryginalnego PSX-a. Okazuje się jednak, że firma Atari również pozwoli na sentymentalną podróż w przeszłość. Spójrzcie tylko na ten materiał. Przedstawia on konsolę o nazwie Atari Retro Handheld, która w założeniu ma być sprzętem mobilnym, lecz z możliwością podłączenia jej choćby do telewizora. Co ciekawe, wzorowana jest ona na słynnym Atari 2600, produkowanym od 1977 roku. Attention shoppers, the new Atari cartridge game is in. Excuse me. Doors again. Była to konsola, która jako pierwsza pozwalała na zastosowanie wymiennych kartridży, na których to instalowane były gry. Do konsoli można było również podłączyć słynny już dedykowany jej joystick. Sorry, only our demonstrators left. Okazuje się, że nowa konsola firmy Atari nie przedstawia, tak jak w przypadku Sony, pomniejszonej wersji swojej klasycznej konsoli, lecz jest tylko na niej wzorowana stylistycznie. Mamy tu charakterystyczne drewno, a obudowa nieco nawiązuje do oryginału. Możemy także sobie dokupić stylizowany specjalny joystick. Jak informuje firma, w pamięci konsoli wbudowanych ma być około 50 gier, w które będziemy mogli zagrać na niewielkich rozmiarów kolorowym ekranie. Jeśli jednak wolimy rozgrywkę na ekranie telewizora, podłączymy ją do niego za pomocą kabla HDMI. Cena konsoli będzie oscylować w granicy 170 zł, natomiast sam joystick kupimy za kwotę rzędu 122 zł. Czy zakup takiego sprzętu w ogóle ma sens? Moim zdaniem jest to produkt skierowany wyłącznie dla osób, które pamiętają czasy świetności konsol firmy Atari, bądź jakoś szczególnie kręcą ich gry retro. Ja najchętniej w takim zestawie zobaczyłbym niewielki telewizor CRT, który w połączeniu z tą konsolą byłby świetnym sposobem na powrót do przeszłości i dostarczyłby świetnych wrażeń na niejednej imprezie. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.